I think to myself, what a wonderful world. Hejka, tutaj Liliana z Liz, a na waszych ekranach gra Honkai Star Rail oraz Kafka, a my jesteśmy w Siendolofu. Lecimy z pierwszym odcinkiem tłumaczenia story questa właśnie Kafki. I za chwilę zaczniemy od tego, aby przeczytać SMS-y, które tam wprowadzały nas trochę do tego questa, tak jak zawsze. Najpierw jednak chciałabym sprawdzić, gdzie ten quest jest umieszczony w Fates Atlas, bo ogólnie bardzo mnie to ciekawi. Okej, dobra, znalazłam. Ten questik znajduje się tutaj w drugim chapterze Siendo. I tutaj jakby rekomenduję go zrobić, ale czy zgodzę się z tym lorowo? Zobaczymy dopiero na koniec odcinka, jak przejdziemy już cały ten quest. Dla osób, które jednocześnie mnie słuchają i sami też grają w fabułę, mam dwie ważne informacje. Istnieją dwa różne zakończenia w zależności od wyboru gracza podczas pierwszego spotkania z Kafką. I tutaj możemy albo odmówić pomocy Kafce i wtedy jakby kończymy misję przed czasem, cokolwiek to znaczy, czyli pewnie nie mamy jakiejś części fabuły, albo możemy jej pomóc i wtedy misja jakby toczy się tym, co zaplanowało nam Mihojo. No i tutaj jest też taki mały minusik tego questa, bo po ukończeniu tej misji Kafka nie będzie już gościem na pokładzie ekspresu i jeżeli macie jeszcze możliwość z nią pogadania i zdobycia primosków za rozmowę, to zróbcie to teraz, bo po questie po prostu nie będzie to dalej możliwe. A teraz lećmy już z tymi SMS-ami, tylko muszę je znaleźć. Napisał do nas jakiś anonimowy typek. Silus, przyjdź do mnie, do Division Commission. Weślę ci współrzędne. Ale nie mów nikomu. Z poważaniem, Kafka. Mówisz, że jesteś Kafką, a jest jakiś dowód? Wysłałam nam jakąś fotę selfiaka. Czy to wystarczy? Objawy Mary u Blade'ego stają się poważniejsze i nie mogę teraz wyjść, dopóki nie wyzdrowieję. Ale wiesz, nagroda za jego głowę nie została jeszcze anulowana. Nadal jest najbardziej poszukiwanym przestępcą w Siendo. Potrzebuję cię, Silus. Przyjdź do mnie. Daj sobie spokój, Kafka. Nie pójdę. Otrzymałeś wiadomość z lokalizacją wysłaną przez anonimowego nadawcę. Będziesz tutaj, a ja poczekam. Okej. Błąd odbiorca nie istnieje. Tak rozpoczyna się nasz quest, taki jest powiedzmy jego wstęp. A teraz lećmy już na miejsce. Czy to jest serio tutaj? Ej, nie ukrywam, że wybrałam tą mapkę dlatego, bo Kafka tutaj była przecież przesłuchiwana, ale nie sądziłam, że tu jest quest na tej całej planszy. No dobra, lećmy. Z takich małych ciekawostek ode mnie, tak jak widzicie, mamy tutaj jeszcze taką małą podmisję, że możemy zapytać o radę Himeko i Welta i w skrócie wam powiem, co oni mają do powiedzenia, bo całość jest trochę za długa, żeby to czytać. Welt ogólnie nam powie, że powinniśmy pójść i zobaczyć jakby co Kafka ma nam do powiedzenia, ale on nie sądzi, że to jest coś złego, że serio ona po prostu potrzebuje naszej pomocy i spoko, pomóżmy jej. Himeko z kolei dosyć ostro powiedziała, że nie chce mieć nic wspólnego ze Stellar Hunters, a jeżeli my nie chcemy mieć z nią nic wspólnego, to też powinniśmy powiedzieć to Kafce prosto w twarz. Himeko jeszcze ma takie podejście do Kafki, że jest świadoma, że Kafka i Silus mają ze sobą takie powiązanie, no bo w końcu Kafka włożyła nam Stellaron i tak dalej, nas jakby ożywiła. I Himeko do tego podchodzi w taki sposób, że nas rozumie, że mamy z nią jakąś więź, którą nie do końca potrafimy nawet wytłumaczyć. I jeżeli czujemy taką potrzebę, żeby tam pójść, to po prostu będzie spoko i ona to szanuje. Sama też Himeko uważa, że Kafka nie chce nam zrobić nic złego. Dobra, teraz jak już wam powiedziałam te ciekawostki, możemy lecieć na miejsce questa. Wiedziałam, że przyjdziesz. O kurde, Blady! Ty jak sobie chilluje bombę na krzesełku, nie mogę. No już tak patrzę na niego jak stalker trochę. Nie mogę. Jak siedzi? W jakiejś izolatce! Gdybyśmy mieli oczy jak Elio, świat nie wyglądałby tak, jak wygląda dla ciebie i dla mnie. Istnieje niezliczona ilość możliwości, które się nakładają, reprezentując konsekwencje różnych wyborów. W każdej mijającej chwili nieskończona liczba wyborów zbiega się w tym samym punkcie i staje się teraźniejszością, a następnie przeszłością. Więc, to był twój wybór? Aby odpowiedzieć na moją prośbę o pomoc? Tak, brzmiało jakbyś serio potrzebowała pomocy. Tak, potrzebuję. Blady jest w trudnej sytuacji w sprawie Siendo. I jesteś jedyną osobą, do której mogę się zwrócić. Okej, czyli te wybory, co mieliśmy przed chwilą w dialogach, to tam mogliśmy jej odmówić i jakoś szybciej obciąć tego questa.
Bycie dotkniętym przez Mary jest nieuniknionym przeznaczeniem gatunku długowiecznego. To szaleństwo wywołane nagromadzeniem emocji oraz wspomnień. Blady niewiele pamięta, ale Mara wciąż go prześladuje w jakiejś formie. O, jaki biedak. Ale jak sobie chilluję, to nie mogę. Po przybyciu na Sienjo, Mara w nim rozgrzała się tak gwałtownie, Spirit Whisper nie mógł jej stłumić. W tym stanie nie nadaje się do podróży międzygwiezdnych. Kurde, jak już Kafka nie może go opanować, to już grubo. Dopadła go trauma z tego, z poprzedniego życia. Mój plan polega na użyciu Spirit Whisper, aby tymczasowo zapieczętować Marę, zmniejszając jego moc. Muszę skupić całą swoją koncentrację, aby przez jakiś czas był podatny na zranienia. Potrzebuję, abyś mnie chronił, gdy będę tłumiła Blade'ego. Wiem, kiedy nadejdzie niebezpieczeństwo i jaką przybierze formę. Nie martw się, razem możemy to zrobić. Nic złego ci się nie stanie. No to teraz... W pobliżu kręcą się potwory. Jeśli pozwolimy im krążyć, będą stanowić problem. Jeśli zajmie się nimi, twoje zwycięstwo jest pewne. Aha, robi z nas takich sługusów, nie? Przynieść, wynieść, pozamiataj, super. Dobra, to był wstępik. Pomagamy Blade'emu. Ale potwory załatwimy jednym cięciem. No może dwoma, bo jest jeszcze gdzieś drugi. Dwoma cięciami. Skończyłam, Kafka. Wracasz do kryjówki Kafki i Blade'a i cierpliwie czekasz, aż Kafka przerwie Spirit Whisper. To był jak czas. Dobrze jest otworzyć oczy i zobaczyć cię tu z powrotem, Silus. Jak tam postępy u ciebie? Niewystarczająco szybko. Osłabiłam zdolności Blade'ego do reagowania na świat zewnętrzny, dzięki czemu słyszę tylko mój głos i czuję mój dotyk. Nie zwraca uwagi na nic innego. Ja pierdzielę, jak on ma creepy te moce! Przeniosę jego świadomość z dala od Sienjo i oczyszczę jego wspomnienie od Jin Yuena, Jin Liu, Jin Xin i twojego przyjaciela Dan Hana. Ponownie ten proces nie może zostać przerwany, ale mogę odpowiedzieć na pytania zanim zacznę. Moje pytania? Tak, jako rekompensatę za pomoc. Nie masz żadnych pytań? Wprowadziłam cię w głęboki sen, a potem cię obudziłam, porzuciłam na stacji kosmicznej Herty, a potem zwabiłam do Sienjo. Jestem ci winna jedno lub dwa wyjaśnienia. Nie chcesz wiedzieć? Skoro o tym wspomniałaś... Nie spiesz się, mamy jeszcze czas. Pomyśl o tym najpierw i zapytaj, kiedy będziesz gotowy. Ale jest jedna zasada. Proszę, nie pytaj o nic nudnego. Zagrajmy w prawdę i kłamstwa. Prawdę i kłamstwa? To gra, w którą cały czas prowadzę Silver Wolf. Trochę psychologiczna. Obie strony zadają sobie nawzajem dwa pytania, a potem każda odpowiada po jednej prawdziwej i po jednej fałszywej odpowiedzi. Więc jedna z moich odpowiedzi będzie prawdziwa. Druga natomiast będzie fałszywa. Co do tego, która jest która, to zależy już od pytającego. Nie mamy dużo czasu. Zróbmy dwie rundy na początek. Zadasz mi dwa pytania i będziesz musiał odpowiedzieć na dwa moje. Ale pamiętaj, jedna prawda, jedno kłamstwo. Skąd mam pewność, że mnie nie oszukasz? Daję ci słowo, Silus. Będę przestrzegała zasad jednej prawdy i jednego kłamstwa. Jezu, ale te odpowiedzi były tutaj bez sensu, takie bleh. Zacznę pierwsza, żeby pokazać ci, jak to działa. Nie denerwuj się, Silus. Pierwsze pytanie jest dość trywialne. Możesz powiedzieć prawdę albo skłamać. To drugie pytanie. Gdzie gra robi się już ciekawsza? Moje pierwsze pytanie brzmi... Co o mnie myślisz? O kurde, ale pytania. Wej, kurde, Blady tylko ciebie może teraz słyszeć i biedny będzie słuchał o twoich romansach z Silusem. Wej. Co? Co ja myślę o Kawce? Jak powinienem odpowiedzieć? Jeśli powiem prawdę, następnym razem będę musiał skłamać i odwrotnie. Albo po prostu oszukać. Czy to naprawdę jest opcja? Nie no, Kawka jest spoko, powiedzmy jej prawdę. Lepiej powiedzieć jak jest. Lubię cię. Hmm.
Masz to. To całkiem prosta gra. Nie uważasz, Silus? dobrze ukrywasz swoje uczucia. Co? Ona wzięła to za kłamstwo? Aha. Obawiam się, że będziemy musieli przerwać naszą grę w prawdę i kłamstwa, Silus. Cloud Knights są tutaj. Potrzebuję twojej pomocy, żeby ich się pozbyć. Co powiesz na to, żebym spróbował ich przekonać, żeby sobie poszli? To nie zadziała, Silus. Bez względu na to, jak bardzo będziesz się starał. Ten konflikt jest nieunikniony. To przeznaczenie. No dobrze, skoro to nieuniknione, no to lećmy z nimi. Hej, ty! Stój! Otrzymaliśmy rozkaz schwytania poszukiwanego przestępcy. Odłóżcie broń i chodźcie z nami. Jak mam zareagować? Skłam rycerzom. Możesz skłamać rycerzom Cloud Knight i odwrócić ich uwagę. Obudź się! Garden of Recollection kradnie twoje wspomnienia! Co? To miejsce... Weź to! Złodzieju snów! Co, pobijesz mnie? Ta. No, super. Ale ogólnie patrzyłam, że nie dało się ich zbytnio przekonać, tylko to i tak trzeba było ich pobić. Widzisz, przyszłość zawsze wydaje się nieskończonymi możliwościami, ale to, co ma się wydarzyć, zawsze się wydarzy. Ten konflikt jest nieunikniony, ponieważ inne możliwości nie istnieją. Muszę ponownie użyć Spirit Whisper na Bladeim, ale najpierw zagrajmy jeszcze jedną rundę. Czy pomyślałeś o swoim pytaniu? Przejdź do mnie, kiedy będziesz gotowy. Mogę poczekać. Nie, no jestem gotowa, please, ja mogę już. Gra trwa. Twoja kolej, Silus. Mam w sumie więcej niż dwa pytania, z których Kafka odpowie szczerze tylko na jedno. Ale nie będę wiedział, która odpowiedź jest którą. O co powinienem zapytać? Dobra, słuchajcie, ogólnie, ze względu na to, że ja mam dostęp do skryptu, co ona nam odpowie na wszystkie odpowiedzi, ja wam przeczytam wszystkie opcje, w których ona mówi prawdę, bo uważam, że to jest mega ciekawe. W pierwszym mamy do wyboru zapytanie o siebie. Kiedy oprzytomniałem na stacji kosmicznej, pamiętam, że widziałem Kafkę, ale wszystko przedtem jest rozmyte. Czy nie powinienem zapytać o moją przeszłość? No i ona nam tutaj powie prawdę. Jesteś sztucznym ciałem stworzonym w celu przyjęcia Stellarona. Od momentu narodzin twoim przeznaczeniem było przyjęcie Stellarona na stacji kosmicznej Herty. Zanim to zadanie zostało wykonane, byłam odpowiedzialna za ochronę ciebie, a także za nauczenie cię ogólnej wiedzy, zdrowego rozsądku i umiejętności bojowych. O kurde, czyli Silus jest takim jakby wyhodowanym robotem, który miał tylko przyjąć Stellar... O kurde... Dobrze, że przeczytałam ten dialog. Powodem, dla którego nie pamiętasz, jest to, że wyczyściłam ci pamięć przed operacją na stacji kosmicznej Herty. Potem, dalej w tej samej kategorii pytając o nas, możemy zapytać, jak możemy przyjąć Stellaron. I Kafka nam odpowiada, że ponieważ zostałeś stworzony w tym celu, twoje ciało zostało przekształcone mocą Iona. Jesteś odporny na skażenie Stellarona. Można więc powiedzieć, że jesteście jedynym w swoim rodzaju statkiem Stellarona. A, czyli jesteśmy naczyniem trochę jak Yuji Itadori z Jujutsu Kaisen, no okej. Co mnie z tobą łączy? Pewnego dnia Elio oddał cię mnie. Powiedział, że jeśli sprawy będą się dalej toczyć zgodnie z przewidywaną przez niego możliwością, to ty w końcu mnie zmienisz, a ja zmienię ciebie. Innymi słowy, ty i ja jesteśmy swoim przeznaczeniem. To brzmi dziwnie, serio. Ale taka jest jej odpowiedź. Dobra, bierzemy teraz następną kategorię, czyli pytamy o Bladeiego. Kim jest Bladey? Nie wiem, Bladey mi nie powiedział. Powiedział, że on też nie wie. Kiedy się obudził, nic nie pamiętał. Jakiś czas później znalazła go kobieta. Nauczyła go szermierki, a potem zabijała go raz po raz, aż stało się to dla niego nie do zniesienia. I ogólnie tutaj Kafka wspomniała, że zabijała go kobieta i tą kobietą była Jinliu. Elio rozkazał Samowi i mnie znaleźć Bladeiego i wrócić z nim. Według Elio, szermierka i nieśmiertelność Bladeiego mają ważne zastosowania. To wszystko, co wiem. Jakie potężne powiązanie jest między Bladeem i Nanhanem? Podobno kiedyś byli dobrymi przyjaciółmi. No cóż, dobrymi. Przyjaciółmi, którzy byli dla siebie źli. Bladey zapomniał prawie wszystko, więc nie pamięta zbyt dobrze. Razem zrobili coś złego, coś strasznego. Doprowadziło to do przerażających konsekwencji. To są informacje, które udało mi się poskładać.
Blady odmówił podania mi szczegółów. No i następna kategoria, zapytamy o Kafkę. Kim jesteś? Dawna ja? Kiedyś byłam Devil Hunter, łowcą diabłów. Dorastałam na planecie skażonej przez Stellaron, w Teruges V, Nowy Babylon. Ludzie tam nie wiedzą, czym jest strach. Samo pojęcie po prostu nie istnieje. Kiedy ludzie nie czują strachu, dominują nad nimi pożądanie i przyjemność. Stają się diabłami. Kiedy Elio mnie znalazł, byłam w trakcie misji, a warunki, które mi zaproponował, przykuły moją uwagę. Dlaczego dołączyłaś do Stellaron Hunters? Ponieważ chciałam zmienić siebie. Nie mam mechanizmu strachu. W moim umyśle i sercu jest pusta przestrzeń, ale nie potrafię jej dostrzec. Zmiana tej części mnie nie jest czymś, co mogę zrobić sama. Elio może mi pomóc, jeśli będę postępować zgodnie z jego instrukcjami. I to by były wszystkie pytania, na które mogliśmy jej zadać i wszystkie poprawne odpowiedzi, które Kafka nam podała. Niechcący przeskoczyłam dialog, ale Sirius powiedział: bez względu na to, co mówi, wygląda, jakby miała asa w rękawie. Nie potrafię stwierdzić, co jest prawdą, a co nie. A teraz Kafka ogólnie nam mówi w trakcie. Widzę wyraz twojej twarzy. Nie zawracaj sobie głowy pytaniem. Nie mogę ci odpowiedzieć, czy odpowiedź jest prawdziwa, czy nie. Zgadnij najlepiej, jak potrafisz, i wybierz następne pytanie na podstawie mojej odpowiedzi. To piękno tej gry. Mam nadzieję, że twoje następne pytanie okaże się interesujące. Zasady tej gry są jak rzeczywistość. Wszyscy myślimy, że mamy nieskończone możliwości, ale kiedy naprawdę to przeanalizujesz, możesz je policzyć na palcach. Każde pytanie i odpowiedź są ograniczone przez poprzednie wybory. Przyszłość jest jak labirynt. Każda dywergencja jest jak zachęta. Istnieje tylko prawdziwa ścieżka. Czy przyszłość jest z góry ustalona? Nie, ale to, co jest z góry określone, to przyszłość, która ma wartość. Jeśli mi nie wierzysz, spróbuj sam. Wkrótce staniemy w obliczu kolejnej bitwy. Czy możesz zmienić tę możliwość? Aha, że mopki. No dobrze. Cóż, świetnie sobie radzisz, Silus. Przyszłość jest wciąż jasna. Prawdziwy test jest przed nami. Młody mistrz miecza z Cloud Knight nie będzie łatwym przeciwnikiem. O, uwaga, tutaj będzie spoiler dla osób, które nie robiły dalej fabuły niż drugi chapter Sienjo. Czy ona tutaj wspomina o walce Yanqinga z Bladeem? Czy to jest ten moment? Czy to jest inna bitwa? Czy to jest Ambrosial Arbor? Te, co tam wyjedzie? Nie mam pojęcia. O czym ona mówi? To jest dobre pytanie. Czy ona mówi o walce Yanqinga z Bladeem? No wydaje mi się, że ten story quest trzeba było zrobić po fabule Sienjo, tak jak pokazywał to Fates Atlas. Więc to raczej już nie jest Yanqing. Ambrosial Arbor? Może? Kurde, nie pamiętam. Najgorsze jest to, że teraz nie mogę sobie sprawdzić, co tam było w tych questach. I szczerze, jeżeli będę wiedziała podczas montowania i to wyśledzę, to zastanawiam się szczerze, o której bitwie ona mówiła, ale dajcie mi też znać, co wy myślicie na ten temat, o jakiej bitwie ona wspomniała. Do tego czasu kontynuujmy naszą grę. Znów moja kolej. Drugie pytanie. Chcesz mnie jeszcze raz zobaczyć? Co to za pytanie? Czy jeszcze się zobaczymy? Ona znałaby odpowiedź na takie pytanie. Jeśli chodzi o to, czy bym chciał, to wydaje mi się to oczywiste. No dobra, i skoro tam powiedzieliśmy prawdę, to teraz mówimy kłamstwo. Nie chcę już widzieć cię, Kafka. Nie, nie chcę mieć już nic więcej do czynienia z tą babką. Więc moja odpowiedź brzmi... W tej odpowiedzi przestrzegamy zasad, czyli kłamiemy, a odpowiedź mi, że chcemy ją zobaczyć. Czyli to jest kłamstwo, że chcemy, ale ja chciałabym ją zobaczyć i to nie jest wcale kłamstwo. A następną odpowiedzią jest, że nie przestrzegamy zasad, czyli mówimy prawdę i naszą prawdą jest to, że nie chcemy jej zobaczyć. Bez sensu. A może ja chcę ją zobaczyć, bo uważam, że powinny to być cztery opcje, że przestrzegamy zasad, ale może ja ją chcę zobaczyć, bo co, by Stellaron Hunters? A może ja bym chciała ją widzieć częściej na ekranie? I chyba o tym nie pomyślało, jestem zdruzgotana możliwością między tymi wyborami. To jest jak między młotem a kowadłem, albo gorzej. Czyli nie przestrzegamy zasad. Nie chcę cię więcej widzieć. Co to było?
Dobra, już nie pytam. Cóż za niespodzianka, Silus. Nie potrafię cię przejrzeć. Dobra, ogólnie wybieram tą odpowiedź, bo potrzebuję do achievementa, ale przeczytam wam to. Czy moje odpowiedzi cię zadowalają? Częściowo. Dla mnie w tej grze nie liczy się ani prawda, ani jej brak. Aha, no słaba to odpowiedź. Twoja kolej, aby zadać mi pytanie. Przejdź do mnie, kiedy będziesz gotowy. To twoje ostatnie pytanie, Silus. Zaskocz mnie. Nie wiem, czy Kafka mówiła prawdę w poprzednim pytaniu. Mówiła. Ale jedno jest pewne. W tym pytaniu będzie musiała odpowiedzieć zgodnie z zasadami. Czy powinienem rozpocząć zupełnie nowy temat? Dobra, i ogólnie w tych pierwszych trzech odpowiedziach, czyli pytamy o siebie, o Blade'ego i o Kafkę, ona odpowiada to, co już wam czytałam, dlatego weźmy odpowiedź inną. Chciałam powiedzieć, że weźmiemy ostatnią odpowiedź, która została nam dodana, ale to jest pytanie, czy 1 plus 1 równa się 2, co nie? I no, ona nam tutaj skłamie, czyli wynika z tego, że teraz skłamała, czyli poprzednia odpowiedź była prawdą. Tak. Tylko ja wam przeczytałam wszystkie poprawne, żebyście byli bogatsi o wiedzę. O, tutaj mamy pytanie, czy przeznaczenie jest z góry ustalone? I jeżeli Kafka mówi nam prawdę, to odpowie, że nie, przeznaczenie nie jest z góry ustalone. Yes. O kurde, no nie wierzę. Stellaron Hunters. Generał był na tyle miłosierny, że pozwolił wam żyć, ale nie okazaliście mu najmniejszej wdzięczności. Mhm. Dlaczego ty tu jesteś? Ponieważ został odurzony moim Spirit Whisper. Moja zdolność sugestii pozwala mi przekonać ludzi, żeby przejęli moje rozkazy. I to bez chwili zastanowienia. Silus, pokonaj tego chłopca, a twoja misja dobiegnie końca. Ty wiedźmo! O panie! Nie wierzę, że mamy z nim do czynienia. Kafka użyła na Yanqingu Spirit Whisper i kazała mu odejść, po czym odetchnęła z ulgą. Silus, gdyby nie ty, ten dzieciak w mnieniu oka umieściłby mniej Blade'ego w Shackling Prison. Oczywiście, sami Silver Wolf uwolniliby nas, ale Blade'i zostałby poważnie ranny, a nasze stosunki z Sienge uległoby nieodwracalnemu zniszczeniu. Jeśli to możliwe, chciałabym za wszelką cenę uniknąć takiej przyszłości. Czy mogę już iść? Tak, Mara w tobie jest tymczasowo stłumiona. Dopóki unikasz nadmiernej stymulacji i znajomych twarzy, nie powinieneś mieć problemu. Czekaj. Nie odchodzisz? Przepraszam, Kafka. Osoba, której jestem bardzo zobowiązany. Muszę ją zobaczyć. Wtedy to w twoich rękach. Elio nic nie powiedział o tym, co będzie dalej. Dziękuję, że przyszedłeś mi z pomocą, Silus. Doceniam to. Nasze drogi jeszcze się skrzyżują. Co, ona tak uciekła nagle i nas z nim zostawiła, żeby nas kurde zjadł? Ja pamiętam cię. No totalnie, zaraz nas zje! Mara go opęta, bo nas pamięta. Co? Kiedyś podążałeś za Kafką, prawda? Był taki czas, kiedy była na misji. Byłeś obok niej. Pamiętam to. O kurde! Ale... Kurde, czyli my jako te ciało, które wchłonęło Stellarona, już kiedyś żyliśmy. Nie widziałem jeszcze nikogo, kto podążałby za nią tak długo jak ty. I przeżył, aby o tym opowiedzieć. O Boże, czyli my na serio jesteśmy jakimś robotem, Turbo! Shuei V2! Chyba w takim razie jestem jej winien podziękowania. Każdy Stellaron Hunters ma układ z Elio. Nie znam natury tych układów, ale wiem, że Kafka i ja zgodziliśmy się przyjmować rozkazy od Elio. Musiała szukać czegoś niezwykłego. Wszystko, co robi, wiąże się z wielkim kosztem. Do tej pory zrobiła wiele, żeby utrzymać cię przy życiu, młodzieńcze. O kurde, czyli Kafka o nas dbała. Milczyliśmy. I to tak miło mi się tak na serduszku zrobiło, jak powiedzieli, że Kafka o nas dbała. Trochę sobie to wyobrażam. No i co? I czemu nie ma tu informacji, że Kafka nie może już pojawić się na ekspresie? Ciekawe w takim razie. Tak pisało przynajmniej na Wiki, jak sprawdzałam ten quest, czy są tu jakieś te, ale...
No nie wiem. Jestem sama ciekawa, czy Kafka jeszcze kiedyś ją zobaczę na tym pokładzie, czy może nie. Ale najważniejsze, czas podsumowania. Jak podobał mi się ten quest? Uwaga, patrzę na ściągę. Powiedziałabym, że... Nie wiem, 1 na 10 beznadzieja, albo 2 na 10 bardzo słaby. 2 na 10 bardzo słaby, nie 1 na 10, bo dowiedzieliśmy się czegoś fajnego lorowo. Był krótki, beznamiętny, staliśmy w jednym miejscu i tylko gadaliśmy i klikaliśmy. Był okropny ten quest, jeżeli chodzi o jakiś fan czy coś. Okropny. Po prostu okropny był, no nie ukrywam, był nie wiem czy najstraszniejszy, bo tych questów jest dużo, ale był straszny. Po prostu. Czy dowiedzieliśmy się lore? Tak. Czy jestem zadowolona z tego, co się dowiedziałam? Tak. Ale to, jak się w to grało, było straszne. Klikałam tylko w myszką, nie? Okropne. Okropieństwo, jakiego dawno nie widziałam. Ale może was ta fabuła, co tu się dowiedzieliśmy, zachwyciła. Mnie fajnie, ale co z gameplayem? Co to było? To było straszne. Ale może wy macie na ten temat jakieś przemyślenia, do tego będę wdzięczna, jeżeli mi to napiszecie i z chęcią usłyszę jakąś inną opinię. Może ktoś się ze mną nie zgadza, nie? To ja z chęcią bym czytała taki komentarz, jakieś argumenty za i przeciw. Ale ogólnie nie, no, to było słabe. Strasznie. Więc dajcie mi znać, co wy myślicie. Będę wdzięczna za lajki, komentarze i subskrypcje. I do zobaczenia w następnych. Pa! No, bolało mnie ten quest, serio. Wiecie co? Bo teraz jeszcze tak pomyślałam. A jeżeli ktoś odmówił pomocy Kafce i ten quest był skrócony, to ile on trwał i co on w sobie zawierał? O, panie.